założyciel, reżyser i kierownik artystyczny uznanego teatru Panoptikum z Lublina. To właśnie w tym miejscu swoje pierwsze zawodowe kroki stawiały takie sławy jak Anita Sokołowska, Monika Obara czy Łukasz Wit-Michałowski. Przez niemal 30 lat swojej działalności teatr zdobył mnóstwo nagród ogólnopolskich i międzynarodowych, a swoją twórczość prezentował w Niemczech, Finlandii i Turcji. O początkach teatru, swoim artystycznym autorytecie oraz spektaklach opowie w dzisiejszym programie Mieczysław Wojtas. W jaki sposób doszło do założenia Teatru Panoptikum? O, Teatr Panoptikum to już funkcjonuje od wielu, wielu lat. Niedługo będzie obchodził 30-lecie. Właściwie stało się to tak spontanicznie, ponieważ ja zawsze od dziecka kochałem teatr, byłem blisko teatru i gdzieś to tkwiło we mnie i po prostu chciałem pracować z młodymi ludźmi, a uważałem, że młodzi ludzie są najbardziej właściwym materiałem, tak brzydko mówiąc, materiałem do urobienia, to znaczy do ukształtowania takiego artystycznego, ponieważ są bardzo otwarci, są czuli, wrażliwi na otaczającą rzeczywistość. Łatwiej się z takimi ludźmi można dogadać. I właśnie dzięki temu odkrywają jakby swoje puste karty, do tych kart wpisują właśnie siebie, swoje myślenie o świecie, są po prostu kreatywni. Ja liczę na tę kreatywność zawsze u młodych ludzi i to się stąd wzięło i gdzieś tam najpierw powstała mała grupka, później to się rozrastało, w tej chwili mamy problem z przyjęciem nowych chętnych, ponieważ no tak się składa, że rokrocznie z naszego teatru wiele osób dostaje się do szkół teatralnych, kończą te szkoły po pięć osób rocznie. Uważam, że jak na jeden teatr to jest bardzo dużo i to jest chyba taką silną motywacją dla młodych, którzy myślą o jakichś artystycznych karierach w przyszłości, żeby do nas przyjść i po prostu lgną do nas, dobijają się oknami i drzwiami i mamy problem zawsze na początku roku szkolnego z przyjęciem tej nowej generacji, ponieważ ja nie stosuję takiej zasady wyboru, jesteś lepszy, gorszy, nie robimy jakichś tam castingów, tylko staramy się przyjmować jakby każdego, bo naszym celem jest edukacja teatralna, wychowywanie poprzez teatr młodych ludzi i jeżeli jemu się tam nie spodoba po jakimś czasie, temu młodemu człowiekowi, to on sam zrezygnuje. Nie chcemy tego robić na siłę, że tworzyć jakiś barier, że wy jesteście lepsi, bo przyszliście i dostaliście się, a wy nie. Każdy ma tę samą szansę. I każdy, kto przyjdzie, może dołączyć, tak? Nie ma żadnego przesłuchania. To znaczy są takie przesłuchania typu dlaczego, po co, czy się interesujesz, ale nie sprawdzamy jakby tych umiejętności technicznych, bo nie jest to dla nas najistotniejszym celem. W Teatrze Panoptikum zaczynało wiele znanych już dzisiaj osób, m.in. Anita Sokołowska czy Monika Obara. Chciałam zapytać, jak się współpraca układała, jak pan to wspomina? No znakomicie i do tej pory oni mnie odwiedzają. Zresztą w Lublinie założył teatr in vitro Łukasz Wit-Michałowski, który jest reżyserem. Był też wiele lat w Panoptikum i on współpracuje z nami. Organizuje nawet dla nas warsztaty, dla naszej młodzieży, więc te kontakty nadal trwają. Są bardzo takie przyjazne te stosunki i trwają całymi latami i nie ma chyba nic dla mnie piękniejszego właśnie od tych kontaktów po latach, kiedy ci ludzie stwierdzają, że ten okres w życiu, w którym zaczynali tę przygodę z teatrem, stał się tak bardzo ważny dla nich, że zmienił ich losy, zmienił ich kariery, no, doprowadził ich do karier, no bo tak jak większość z nich pracuje w teatrach zawodowo, różnych i warszawskich i nie tylko, i w Polsce, i w telewizji, w tej branży głównie właśnie artystycznej. Teatr Panoptikum jest stałym uczestnikiem wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Chciałam zapytać, jakie to są wydarzenia?
To znaczy staramy się bywać na różnych imprezach tam, gdzie nas zapraszają. No są to różne imprezy i studenckie, i miejskie imprezy, głównie miejskie, bo studenci się to troszeczkę wyizolowali i tworzą jakby własną grupę, własny taki klan stworzyli wręcz i tak trochę nie dopuszczają tych innych teatrów, czy niszowych, czy takich ofowych. Dlatego jakby przestaliśmy troszkę współpracować ze studentami, natomiast obsługujemy bardzo wiele różnych wydarzeń miejskich. No, przypomnę chociażby takie ubiegłoroczne widowisko szachowe, żywe szachy, widowisko teatralne zbudowane w przestrzeni miejskiej, w kostiumach, z odpowiednią dramaturgią, nawiązujące do czasów renesansu, więc i takimi rzeczami również się zajmujemy i robimy to dla społeczności miejskiej. Ale nie tylko wyjeżdżamy, też zapraszani jesteśmy w Polskę i jeździmy po różnych miastach i do zaprzyjaźnionych teatrów w Polsce. Kiedyś często wyjeżdżaliśmy za granicę, głównie do Niemiec. W tej chwili troszkę mamy z tym trudności, zwłaszcza z punktu widzenia finansowego. Organizacyjnie jest to trudniejsze, stąd te wyjazdy no, niestety się nam troszeczkę ukróciły. A jeżeli chodzi o nagrody, bo wiem, że teatr na swoim koncie ma już mnóstwo nagród i wyróżnień, które z nich takie szczególne znaczenie dla Pana ma? Dla mnie osobiście to ma największe znaczenie nagroda, którą otrzymałem od Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Dlaczego dla mnie ta nagroda jest taka ważna? Dlatego, że ona nie jest z urzędu przyznawana, ale przyznawana jest przez młodzież właśnie całego miasta w drodze głosowania. Czyli jeżeli ta szkolna młodzież gdzieś mnie tam zauważyła w tym środowisku kultury, no to nic nie ma dla mnie piękniejszego. To jest dla mnie bardzo ważne, ale również ważne są nagrody, które otrzymuje teatr na różnych festiwalach. No mamy na naszym koncie dwie złote maski na Ogólnopolskim Forum Teatrów Młodzieżowych w Poznaniu. Mamy różne główne nagrody na różnych ogólnopolskich festiwalach. No trudno mi teraz tak to wszystko sobie nagle przypomnieć, ale na pewno gdybym chciał zliczyć, to jest tego sporo. A jeżeli chodzi o przygotowanie przedstawienia, ile czasu wymaga? To zależy, co prezentujemy, jaka to jest forma sceniczna, czy gra cały zespół, czy spektakl jest bardziej kameralny, ale przeciętnie pracujemy w tych naszych szkolnych warunkach, kiedy młodzież uczęszcza do szkoły i no jest zajęta innymi zajęciami. Około 3 miesięcy pracujemy zwykle nad jednym spektaklem, tak od początku, od pracy nad samą koncepcją scenariusza do już tego efektu finalnego. Chciałabym jeszcze zapytać, czy Pan prywatnie ma taką osobę, jakiś taki autorytet zawodowy, z wzorców którego Pan czerpie w swojej pracy? Dla mnie takim autorytetem no, największym wszechczasów, powiedziałbym, to Tadeusz Kantor, zdecydowanie. Ta osobowość twórcza ogromny wpływ na mnie wywarła i gdzieś we mnie ciągle tkwi ta wizja teatru i wizja artysty, jaką on właśnie stworzył. I może bezpośrednio nie przekładam tych osiągnięć, które dokonał w swoim teatrze na nasze działania, ale gdzieś to jest w mojej psychice i najprawdopodobniej też się gdzieś tam realizuje w różnych obrazach, w interpretowaniu świata i tym podobnie. Chciałam jeszcze zapytać o plany na przyszłość. No planów to mamy bardzo dużo, ponieważ mam dużo młodzieży i wszyscy chcą grać, wszyscy chcą tworzyć, więc
zwykle teraz, kiedyś robiliśmy tylko jeden, dwa spektakle rocznie, a w tej chwili to nawet czasami i pięć, więc jest to bardzo dużo. No nie chciałbym zdradzać tytułów, bo zrobiliśmy nawet spektakl dla dzieci, chcieliśmy nawet tutaj przyjechać z tym spektaklem, to jest i dla dorosłych, i dla dzieci, muzyczny spektakl, ale niestety ta młodzież taka z głównych ról no jest już nie w szkołach teatralnych i od września i nie udało mi się jakby na nowo reaktywować ten zespół, stąd przyjeżdżamy z innym spektaklem, który nazywa się Odlot.